Witajcie, nazywam się Piotr Cieśla, jestem pilotem Kiribati Krab. Razem organizujemy wyjazdy do Czarnogóry, aktywnej Czarnogóry, to trzeba zaznaczyć, co jest ważne. No i chciałbym Was zaprosić na wyjazd do tego kraju, na wyprawę, którą przygotowaliśmy wspólnie. Rozmowy o podróżach z Kiribati Club. Wyprawy w obecnych czasach robimy raz w miesiącu, loty startują do Czarnogóry od czerwca i chcielibyśmy, żebyście w każdym miesiącu nam towarzyszyli. Jak sama nazwa wyprawy wskazuje, jest to wyjazd bardzo aktywny, czyli nie tylko plaże, które są przepiękne w Czarnogórze i bardzo zróżnicowane, ale również aktywność z różną dozą adrenaliny, tak? Bo organizujemy i spływ kajakowy, może trudno powiedzieć spływ, ale bierzemy sobie kajaczki, pływamy po największym jeziorze, które mamy na Bałkanach, po jeziorze Szkoderskim. Jest możliwość jazdy konnej, jest wyprawa rowerowa, tak, w wysokich górach, w jednym najwyższym paśmie, Durmitor. No ale tam, gdzie jest więcej adrenaliny, to przede wszystkim rafting. Rafting, który odbywa się w najgłębszym kanionie w Europie, w kanionie rzeki Tary. No i chyba, to jest co prawda dla chętnych, ale najwięcej adrenaliny daje nam sam kanioning, tak? Kanioning, czyli mamy jeden kanion, przepiękny kanion. Tych kanionów w Czarnogórze jest bardzo dużo, bo z tego też Czarnogóra sunie, o tym za chwileczkę Wam opowiem. No ale właśnie kanioning pozwala przez kilka godzin zapomnieć o tym wszystkim, co się dzieje dookoła, skoncentrować się na sobie i na tym, co mamy do pokonania, gdzie musimy przejść prawie 2 km w różny sposób, tak, skacząc do wody, wspinając się na jakieś skałki i przedzierając się właśnie przez kanion rzeki Nevidio, bo tak dokładnie ten kanion się nazywa. Natomiast dlaczego Czarnogóra? Ponieważ Czarnogóra, moim zdaniem, po pierwsze jeszcze jest krajem europejskim, który jest jeszcze mało poznany od strony interioru, bo co innego pojechać na wybrzeże, tak, zobaczyć plaże, poleżeć sobie. Natomiast turystów, którzy byli w Czarnogórze, bardzo mało osób wybrało się właśnie w głąb kraju, a kraj jest bardzo zróżnicowany. Kraj, który liczy niespełna 14 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli jak sobie tutaj porównujemy do Polski, plus minus 20 razy mniejszy od Polski, a na obszarze tego kraju mamy właśnie cieplutki Adriatyk, piękne plaże, Zatokę Bokikotorskiej, która jest wpisana na listę UNESCO, która jest nazywana Fiordem Adriatyku, czyli takim najpiękniejszym miejscem na pewno na wybrzeżu czarnogórskim. Może w Czarnogórze nie ma wysepek tylu jak w Chorwacji, ale na pewno ta zatoka tutaj nadrabia pod tym względem. No i potem wysokie góry, które sięgają ponad 2500 metrów, tak? Czyli już mamy taki klimacik, jak to oni mówią, klimacik alpejski. Roślinność w Czarnogórze jest bardzo soczysta, jest bardzo po prostu zielona. Specyficzny taki mikroklimat się tam tworzy. No ale właśnie, wybierając się w te górne partie, w te pasma górskie, tak, w głąb kraju, no możemy też zobaczyć, jak to wszystko się zmienia. Palmy, które mamy na wybrzeżu, są zastępowane jakimiś czarnymi sosnami, stąd nazwa samego kraju Czarnogóra, stąd to wszystko się wzięło. No i tam jest ten kanion, gdzie będziemy nawet w okolicach tego kanionu spędzać kilka nocy, bo podczas programu wygląda to tak, że pierwsze trzy noclegi wybieramy się do Budwy. Budwa jest taką stolicą turystyczną Czarnogóry, miejsce, gdzie jest starówka, która liczy ponad 2500 lat, czyli obojętnie, czy byśmy byli właśnie w czerwcu, gdzie nasze wyjazdy się zaczynają, czy będą nawet we wrześniu, w październiku, cały czas coś się dzieje, bo są różnego rodzaju koncerty, przedstawienia teatralne, ale też są kafejki, restauracje, gdzie można posiedzieć i poczuć niesamowity klimat tej historii. Miasto, które ma bardzo ładną marinę, ale właśnie też miejsce, gdzie jest taki punkt wypadowy. I będąc w Budwie przez te trzy noce, co my robimy? Przede wszystkim startując, jeszcze lądując na lotnisku w Podgoricy, nie zdążymy dobrze się spakować i znowu wsiadamy, ale tym razem no już nie do samolotu, tylko na paralotnie w tandemie, czyli tutaj z instruktorem certyfikowanym, który tą paralotnią, można powiedzieć w cudzysłowie, zawiezie nas, poprowadzi nas na samo wybrzeże. No i potem przemieścimy się do hotelu. Zrobimy sobie rejs stateczkiem wzdłuż właśnie Rywiery Budwańskiej, czyli najpiękniejsze miejsca, malutkie jakieś zatoczki, wyspy, które tam mamy, to możemy też zobaczyć.
No i jeden dzień, gdzie wybierzemy się do pierwszego, bo tych parków narodowych mamy kilka i większość z nich zobaczymy, będziemy na terenie tych parków przebywać, ale pierwszy park to jest właśnie Park Narodowy Lofcień, gdzie nasza aktywność, oprócz tego, że tam przejeżdżamy jeepem, zjeżdżamy przepiękną trasą, tak zwane agrawki, to każdy się o tym przekona, jak jest to niesamowite miejsce, będziemy sobie zjeżdżać do Zatoki Boki Kotorskiej, ale po drodze też jest miejsce na aktywność, czyli park linowy zarówno dla dzieci, bo to też jest ważne, jakby rodziny były chętne, żeby się wybrać do Czarnogóry, dzieci też będą miały co robić, ale również wymagające trasy, które są organizowane dla dorosłych. Później właśnie przemieszczamy się z wybrzeża, jedziemy do pasma górskiego Durmitor. Co tam mamy? Tam po drodze, tak jak wam wspominałem, mamy Jezioro Szkoderskie, które jest największym akwenem słodkowodnym na Bałkanach. 2/3 jeziora należy do Czarnogóry, 1/3 do Albanii. No i tam pływamy sobie na kajaczkach. 3-4 godziny w zależności od sprawności grupy, od tego, jakie też będą warunki pogodowe, ale płyniemy dokąd chcemy, wracamy w to samo miejsce i potem kontynuujemy kolejnym kanionem, już drogę oczywiście autem, przez kanion rzeki Moraczy, jeden z piękniejszych kanionów również w Czarnogórze. Pamiętajcie, nie tylko aktywność, bo też się zatrzymamy w jednym z monasterów, czyli klasztorów prawosławnych, więc sobie popowiadamy troszeczkę o tych zwyczajach, o religii prawosławnej, bo ona, jak możemy się domyślać, troszeczkę się różni od tej naszej. No i potem właśnie dojeżdżamy do miejscowości Żabla. Tak jak Budwa jest stolicą turystyczną w Czarnogórze nad morzem, natomiast Żablak jest w górach, jest takim odpowiednikiem, można powiedzieć, naszego Zakopanego. No i stamtąd robimy wyprawę. Jednego dnia jest zorganizowany rafting po rzece Tarze, po tym najgłębszym kanionie. Można też przejechać się tyrolką, ziplinem, właśnie przy charakterystycznym moście. Potem co robimy? Spacerujemy sobie króciutki, no może nie taki króciutki, bo z 2 godziny nam to zajmie, trekking dookoła Czarnego Stawu, tak byśmy sobie przetłumaczyli, jedno z najpiękniejszych jezior polodowcowych właśnie w pasmie górskim Durmitoru. Następnego dnia jest wyprawa rowerowa. Wyprawa rowerowa, gdzie możemy też w zależności kto jaką ma kondycję, jak grupa będzie się zapatrywać. Są bardziej łagodne trasy, są bardziej wymagające. Można spędzić 2-3 godziny na rowerze, może być to też cały dzień, więc tutaj wszystko pod każdego się możemy dostosować. No i ten dodatkowy dzień, który jest takim dniem teoretycznym wypoczynku, jakiejś regeneracji po tej całej naszej aktywności, ale właśnie możliwość wycieczki konnej po tych połoninach Durmitoru, albo przede wszystkim tego zastrzyku adrenaliny, czyli kanioning, który odbywa się w kanionie niewidocznym, bo tak to byśmy sobie przetłumaczyli. Więc atrakcji jest bardzo dużo, no i będzie historia, i będzie gdzieś tam tradycja pokazana, ale przede wszystkim, tak jak wychodzimy z założenia, nasza nazwa wyprawy, czyli Czarnogóra dla aktywnych, no, najwięcej nastawiamy się na tą aktywność. Więc serdecznie zapraszamy, terminów jest dużo, liczymy na to, że pojedziecie z nami w tym roku na Bałkany do Czarnogóry. Dzięki.